Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, jaka w końcu jest decyzja, czy Lewica weźmie udział w tych konsultacjach na temat edukacji, na które zaprasza Trzecia Droga, czy nie? Bo najpierw Krzysztof Gawkowski powiedział oczywiście tak, a później inni politycy Lewicy, o nie, nie, to z Konfederacją to nie, z PiS-em to nie, to jak w końcu będzie? Nie, no na pewno nie weźmiemy udziału, no, na głowę jeszcze nie upadliśmy, żeby konsultować jakiekolwiek zmiany w edukacji z Czarnkiem. Nie ma takiej opcji. Nie sądzę, żeby Czarnek jest... Żeby pan minister najgorszym... Czarnek się tam wybierał. No to tym bardziej, pani redaktor, nie będziemy uczestniczyli w żadnych rozmowach, w których uczestniczy Konfederacja i PiS. My chcemy szkoły wolnej, chcemy szkoły całkowicie innej od tej, którą wyobraża sobie i Konfederacja i PiS. W związku z tym w takich rozmowach na pewno uczestniczyć nie będziemy jako Lewica, bo Lewica chce szkoły świeckiej, wolnej, szkoły, która jest bardziej praktyczna, mniej teoretyczna. Czyli w ogóle nie ma dyskusji. Szkoły wolnej od Czarnka. Nie ma najmniej dyskusji. Nikt z Lewicy nie pojawi się na tego typu konsultacjach, w których, pseudokonsultacjach, w których uczestniczy PiS, Czarnek i Konfederacja. A jaki jest odzew na propozycję Lewicy, by zawrzeć pakt sejmowy? Czy są jakieś oficjalne odpowiedzi? No bo tak, to miało być jakieś porozumienie chyba na piśmie nawet. No to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Nie ma żadnej odpowiedzi, nad czym ubolewamy jako Lewica, bo Lewica po raz kolejny wychodzi z dobrym pomysłem. Przypomnę, że to my 4 lata temu zaproponowaliśmy pakt senacki, który działa do dzisiaj i mam nadzieję będzie kontynuowany. Tym razem proponujemy pakt sejmowy, czyli podpisanie takiej umowy minimum programowego i umowy o współrządzeniu. No i niestety odzew jest inny. Ubolewam nad tym, a ponieważ o co chodziło, wyborcy muszą dostać sygnał. O nieatakowanie się w czasie kampanii, a nawet jakieś wspólne przedsięwzięcia, tak? Zarówno programowe, oraz jak o taką i... wstępną umowę co do przyszłego rządu, że on w ogóle dokładnie będzie, tak? Dokładnie. Czyli szukanie wspólnego mianownika, który jest możliwy na opozycji do realizacji. Dzisiaj niestety na to jeszcze odpowiedzi nie mamy. Apeluję, 4 miesiące do wyborów. Naprawdę bardzo mało czasu. Najwyższa pora, żeby wysłać sygnał do wyborców opozycji o pełnej mobilizacji do tego programowej, do tego, że chcemy współrządzić i przedstawić tą wizję, pomysł na rządzenie. No jak mamy przekonywać tych wyborców, że chcemy współrządzić, jak nie opowiemy im nawet, co konkretnie. No dobrze, ale panie pośle, gdzie tutaj jest konsekwencja? Z jednej strony Trzecia Droga proponuje konsultacje, a że z osobami, panie które doktor, wam się nie chcę rządzić z Konfederacją i z PiS-em, przepraszam. No, ale to nie było na temat rządzenia. Tylko, czego? Wizji tylko szkoły. To było jakieś przedsięwzięcie, prawda? Mojej jeżeli wizji ma być szkoły. Wspólne przedsięwzięcie. Redaktor, mam nadzieję, że w naszej wspólnej wizji szkoły nie ma miejsca dla ludzi w postaci Czarnka. Naprawdę, panie redaktor. Ja nie sądzę, że to tam Trzecia Droga miała koncepcję przemysłowa Czarnka przejmować. Ale, to chodzi o jakąś dyskusję. Przedstawiciele PiS-u mieli brać udział w tym. No naprawdę, szkoła, którą czyli zarządza na tym Czarnek, nie ma żadnych rozmów po obok z władzą. Jest najgorszą szkołą w III Rzeczpospolitej. Co do tego chyba mamy jasność. I Lewica na pewno nie będzie uczestniczyła w tego typu dyskusjach. No dobrze. A jak mówią eksperci, to wspólne przedsięwzięcie w postaci marszu 4 czerwca zmaksymalizowało zyski, bo państwo tam chyba w tych propozycjach mówią o maksymalizowaniu zysków, ale zmaksymalizowało zyski bardziej Platformy Obywatelskiej niż innych ugrupowań, których sympatycy czy też politycy brali w tym udział. No te pierwsze sondaże pokazują, że od mieszania w tym kotle nie przybywa opozycji i pora zastanowić się, jak doprowadzić do tego, żeby wszystkie siły polityczne na opozycji ładnie wyrosły, a nie tylko jedna, która zdominuje pozostałe i doprowadzimy no do tego, jak, co się wydarzyło w 2015 roku, pozwolić im się różnić. To znaczy Hołownia i PSL kierują swoją ofertę do innych wyborców. Czyli już Platforma Obywatelska do innych. Wspólna lista jest ostatecznie złożona do politycznego grobu. Ze strony Lewicy nie. My uważamy, że jesteśmy no jak się w stanie... różnić? No można się różnić. Można artykułować różne rzeczy do różnych wyborców. No na pewno Lewica różni się przecież. To pani redaktor jest jako doświadczona dziennikarka. Przecież widzi te różnice między nami, a PSL-em, Hołownią i Platformą Obywatelską. Pokazywać tą różnorodność i zgarnąć jak najwięcej poparcia. Na tym to powinno polegać. I dzisiaj ten marsz pokazał na pewno ogromny entuzjazm wyborców opozycji do wygrania. Teraz opozycja musi pokazać, że jest gotowa wygrać te wybory. Ale do wygrania, czy do wygrania
Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Tango, który trzeba zatańczyć we czworga, bo jeżeli któregokolwiek z partnerów zabraknie do tego tanga, to przegramy tak jak w 2015 roku, kiedy Lewicy zabrakło trochę głosów, kilka milionów głosów poszło do kosza, zdyskontował to PiS i wygrał i przejął władzę w Polsce. Słuchałam wczoraj rozmowy z Borysem Budką na antenie Polsat News i on mówi, że Platforma dowiezie pierwsze miejsce do wyborów, tak żeby wyborcy mieli pewność, że ten najsilniejszy pokona PiS i będzie współtworzył bardzo dobry, nowoczesny, europejski rząd. Czy nie odczytuje pan tych słów przypadkiem jako zachętę dla wyborców, by w sytuacji, kiedy nie ma tej wspólnej listy, głosowali właśnie na Platformę, które dowiezie ten sukces? Każdy będzie chwalił swoje ugrupowanie, robił wszystko i wykorzystywał każdą możliwość, żeby oczywiście wspierać swoje ugrupowanie, ale trzeba zrozumieć na opozycji, że wyborcy muszą mieć swoją ofertę i nie można się podgryzać, nie można się atakować, dlatego zaproponowaliśmy jako Lewica pakt sejmowy. Ja apeluję do wyborców, którzy mają serce po lewej stronie, żeby głosować na Lewicę, bo jeżeli nie zagłosujemy na którąkolwiek z tych sił politycznych w odpowiedni sposób, odpowiednią siłą, to wygra po raz kolejny PiS. I to jest memento dla nas wszystkich z 2015 roku. A czy jeśli będą kolejne podobne przedsięwzięcia, jak ten marsz sprzed tygodnia, to Lewica będzie w tym brać udział? My chcieliśmy uczestniczyć w tych marszach w pozostałych miastach, ale dostaliśmy jasny sygnał, że to są już marsze partyjne, w których inne ugrupowania opozycyjne nie są tak miłe. Bardziej. No tak, no, wiece, to ma pani redaktor rację, to są wiece. Dostaliśmy sygnał, że to są wiece partyjne, więc oczywiście, że nie będziemy się tam pchali na siłę, ale jesteśmy gotowi do współpracy. Podpiszmy ten pakt sejmowy, współpracujmy wszędzie, gdzie to możliwe, bo trzeba się wspierać. Lewica jest gotowa do tych wyborów. Mamy swój program, mamy swoją ofertę, mamy swoje wartości i chcę i będziemy to pokazywać. No. Jak pan mówi, nie będą się państwo pchać, na pewno nie będzie się pchać Młoda Lewica i Federacja Młodych Socjaldemokratów. Tam jej szefowie napisali na Twitterze, tak, że nie będzie brać udziału w wiecach sygnowanych nazwiskiem Donalda Tuska. A dalej coś jeszcze było. O dziaders, coś tam muszę znaleźć. Jedna lista to przepis na agonię młodych kosztem koła ratunkowego dla dziadersów i pas startowy dla Konfederacji, tak uważa. Te badania to pokazują. Te badania to pokazują, że ten marsz mobilizował także Konfederację, rośnie Konfederacji, nie traci PiS. Na opozycji per saldo straciliśmy i to być może jest, trzeba z tego jakiś morał wyciągnąć, to znaczy, że pokazywać też inne działania opozycji, współpracy, na przykład to minimum programowe. Ludzie naprawdę muszą wiedzieć, na co mają zagłosować. My musimy zarazić tą wizją Polski. No dobrze, ale jakoś Hołownia z Kosiniakiem, Kamyszem się zebrali opozycja. Jakieś ustalili minimum, ale my też programowe. W grudniu ubiegłego roku pokazaliśmy nasz program do wyborów. Lewica, tak. Wiem, Lewica się też się skonsolidowała. ABC Lewicy. Pokazaliśmy. A jest możliwy jakiś taki wspólny program, żeby był i Kosiniak, i PSL, i Lewica, i Tusk? Marzę o tym, żeby tak było. Żeby ten wspólny mianownik był znaleziony, dlatego jest pakt sejmowy, propozycja Lewicy. A tymczasem odeszła od was Karolina Pawliczak i jak mówią, nie wiem, może to złe języki, ale to nie jest koniec odejść, bo jak mówią znowu, Włodzimierz Czarzasty ma ciężką rękę. No pan ma pewnie lżejszą, ale pan jest głównie w Brukseli czy w Strasburgu. Jestem i tu i zarządzam razem z Włodkiem Czarzastym tą partią lekką ręką, kiedy trzeba, a ciężką, kiedy trzeba zdyscyplinować. Pan też ma ciężką rękę? No wie pani, to partii to się różnie. Czasami jest lekka, czasami ciężka. Ważne, żeby partia była dobrze przygotowana do wyborów. Byli ludzie i są pewnie ludzie. Będą jeszcze odejścia? Coś pan wie na ten temat? Nie wiem, pani redaktor, nic nie wiem na ten temat. Wydaje mi się, że na dzisiaj żadnych odejść nie będzie, ale jeżeli będą, no to apeluję też o to, żebyśmy się nie kopali po kostkach, żebyśmy współpracowali ze sobą. To naprawdę nie polega na tym, żeby sobie podbierać jednego czy drugiego posła, bo to nie zwiększy naszych szans. Czy pani Karolina Pawliczak została podebrana, czy ona się sama akurat w tym przypadku to była jej decyzja. Pani Karolina Pawliczak stwierdziła, że bardziej odpowiadają poglądy centroprawicy z
bliższej Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Staram się to zrozumieć, chociaż ubolewam oczywiście, że podjęła taką decyzję, bo dzisiaj potrzeba dużo dobrych ludzi, odważnych, którzy przeprowadzą pewne zmiany, na przykład jeśli chodzi o prawa kobiet. No i jeżeli nie będzie lewicy w przyszłym Sejmie, to możemy zapomnieć o kwestiach związanych z aborcją, równością małżeńską, ale równością małżeńskiej świeckiego państwa. Nie słyszałem, żeby tutaj konkrety padły. Lewica jest gwarantem tej zmiany. Jeszcze parę miesięcy kampanii, więc może jeszcze coś przedstawi. Panie przewodniczący, teraz chciałam zapytać o sprawy, które się dzieją w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, okolicach i tak dalej. Jakie będzie stanowisko Grupy Postępowych Socjalistów i Demokratów w sprawie tak zwanej obowiązkowej solidarności, czyli nowego paktu migracyjnego? To jest nowy rozdział, który dopiero dyskusja się otwiera i ja liczę przede wszystkim na stanowisko rządu, bo my możemy mieć swoje stanowisko, ale dobrze pani wie, że decyzje... Ale stanowisko rządu jest. No, chwileczkę, no ale polski rząd przyjmuje imigrantów, także z krajów muzułmańskich. Przypomnę, w ubiegłym roku 180 tysięcy pozwoleń na pracę. Dla porównania, tak. 80 tysięcy tylko Ukraińców dostało pozwolenia o pracę. Każdego dnia przez granicę przychodzą także uchodźcy z nieuregulowanym statusem, bo nie ma nielegalnych ludzi i polski rząd sobie z tym nie radzi, więc ja liczę przede wszystkim, że ludzi nie ma nielegalnych, ale imigranci są nielegalni. Z regulowanym statusem, tak się nazywa. No to, to samo wychodzi. I no dobrze, ja liczę na to. Jakie będzie wasze stanowisko? Znaczy, my jako socjaldemokraci uważamy, że potrzebna jest europejska solidarność. Polska wykazała swoją solidarność, nie polski rząd, to polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o przyjmowanie Ukraińców, uchodźców z Ukrainy. I teraz liczę polski na to. Polski rząd też. Teraz społeczeństwo no, bardzo. Tak, to, no, a co a pani polski rząd trochę, no tak. Ja nie wierzę trochę, ale najpierw społeczeństwo, później rząd, albo nawet równolegle. No, sprzeczałbym się, ale może trochę teraz nie czas na to. Ja uważam, że procedura powinna być taka. Polski rząd proponuje rozwiązania i te rozwiązania są kładzione na stole negocjacyjnym Unii Europejskiej. Polski rząd, nie zaproponował żadnego rozwiązania, jeśli chodzi o ten pakiet solidarnościowy. No dobra, a jakie ma zaproponować rozwiązanie poza przypomnieniem, że przyjęliśmy ponad milion Ukraińców tutaj. Na przykład takie, jakie zaproponował Kościół katolicki. Ja rozumiem, że polski rząd blisko współpracuje z Kościołem katolickim. Jeden z biskupów odpowiedzialnych za kwestie uchodźcze powiedział, że apeluje o to, żeby do każdej parafii, diecezji przyjąć przynajmniej jednego uchodźca. Mamy 10 tysięcy parafii w Polsce. Ale teraz zaproponował... No jak był ten kryzys uchodźczy ostatni, żeby przyjąć. No więc polski rząd niech sobie z tym radzi. Na przykład po raz kolejny zwalanie odpowiedzialności na to, żeby odpowiedzialności opozycja... Chodzi o to. Pani redaktor... To ja pani powiem, ale być może pani redaktor nie orientuje się do końca, jak wygląda. To stanowisko uzgadniane z Parlamentem Europejskim. Ale Parlament Europejski jest jedną z trzech instytucji. Już raz jak państwo redaktor, przyjęli jak pani stanowisko. Redaktor dobrze wie, Parlament Europejski jest jedną z trzech instytucji. Największą delegację narodową w Parlamencie Europejskim ze wszystkich krajów ma Prawo i Sprawiedliwość, czyli ogromną siłę, która nie, jak widać, jest chyba bezużyteczna tam. Nic nie robi, bo nie była w stanie niczego konstruktywnego zaproponować i zawetować czegokolwiek. W Radzie Europejskiej ma swojego przedstawiciela w postaci premiera, a w Komisji Europejskiej ma swojego komisarza Prawo i Sprawiedliwość. Ja przepraszam, ale to nie opozycja rządzi dobrze, w Unii Europejskiej. Ale ja pana pytam o stanowisko, ale, a pan ale Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, a jak to stanowisko będzie... No jakie musiało być to stanowisko, żeby państwo poparli stanowisko rządu? Ja uważam, że za każdym z uchodźców do Polski, szczególnie w tej sytuacji, powinny mieć konkretne wsparcie finansowe. Prawo i Sprawiedliwość tego nie dowiozło. Ale powinniśmy i dlatego mamy taką sytuację, uchodźców, jaką mamy. Tych właśnie przymusowych przyjmować? My jako Lewica domagaliśmy się, żeby Unia Europejska stworzyła mechanizm 500 euro miesięcznie na każdego uchodźcę. Wspieraliśmy w tym. No, jak będzie byliśmy taki w Brukseli, mechanizm, to powinniśmy tych dodatkowych i PiS nic nie dowiózł z tego. Nic, pani redaktor. Przymusowych, którzy chcą do Niemiec i Szwecji. Taka jest prawda. To jest czcza rozmowa, pani redaktor, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie jest sobie w stanie poradzić z rozwiązaniem tej kwestii. Ona być może zostanie narzucone przez słabość Prawa i Sprawiedliwości, bo to premier Morawiecki, komisarz Wojciechowski i największa delegacja narodowa PiS-u pana w Parlamencie Europejskim powinna to zrobić. Przyjmować czy nie przyjmować? Każdy wniosek, tych dodatkowych. Każdy wniosek trzeba rozpatrzyć i ale podjąć decyzję. Ale nie wniosek, tylko ja mówię o przymusową nie ma tutaj odpowiedzi, ponieważ rozmowy w tej... Relokacje. Pani
pani redaktor, te rozmowy dopiero się zaczynają. Jeżeli PiS nie chce przyjmować, to powinien złożyć taką konkretną propozycję, jeżeli nie przyjmować, to co? Bo Unii Europejskiej zapytają, dobrze, no dobrze, kończymy, nie chcecie to przyjmować, ja panu to co? Powiem, że pani poseł Prokop-Paczkowska z Nowej Lewicy powiedziała wczoraj wieczorem w TVP, że lewicowi posłowie do Parlamentu Europejskiego i tu wymieniła jedno nazwisko. Pana pomogą w wypracowaniu takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla Polski. Bo to się tak pomoże skończy pan? Na koniec dnia, pani pomoże redaktor. Pan? Bo jak zwykle będzie opozycja musiała pomóc, żeby rozwiązać kolejny problem jakoś, PiSu, gdzie PiS sobie nie poradzi. Pani redaktor, w wielu parlamencie sprawach, to tak nie bardzo pomaga się w rozwiązywaniu spraw. No przepraszam, tylko... ale ja jestem w komisji budżetowej. Walczyłem na przykład o KPO. Pani redaktor dobrze pamięta. Negocjowałem między innymi to KPO dla Polski. Więc naprawdę, jeżeli opozycja nie pomaga temu rządowi, to ten rząd być może powinien częściej jeździć do Brukseli, zapasać rękawy i zacząć negocjować. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Nowa Lewica, współprzewodniczący Beata Michniewicz. Do zobaczenia, bardzo do usłyszenia. Miło. Wszystkiego dobrego.